Mądrość Ojca Wszechmocnego, Chrystus On wieczny, Syn Jego, przyszedł blisko świata tego, według Pisma Prorockiego. W wielkiej pokorze w cichości, nie litujący trudności, dla narodu człowieczego, widząc wielki upadł jego. A z onej boskiej miłości przyjął na się nasze złości, podjął mękę dobrowolną, przenasze krew kość swobodną. O, gdyby to kto zobaczył, co ten Pan uczynić raczył, iż dla człowieka nędznego nie litował ciała swego. Stał na krzyżu zawieszony, wszytek świętą krwią zgrobiony, wołając z wielkiego pragnienia nędznemu człeku zbawienia. A w onej swej strojskiej męce rozciągnąwszy swoje ręce, woła: pójdźcież moi mili, byście się mną ochłodzili. My nic nie racząc swego, dobrodziejstwa Pana swego, wolimy światu folgować, Jego złych spraw naśladować. Tak nas bardzo rozrujało w grzechu nasze marne ciało, które powolnie kochamy, że Twej łaski nic nie dbamy. A do Pan swe święte ciało dał, aby za nas cierpiało, życząc nam miejsca onego przez Adama straconego. Wszechmogący Panie, racz dać z łaski swej wyznanie, byśmy Cię prawie poznali, wolę Twej naśladowali. Racz nas przez swą złożoną mękę przyjąć pod Twą możną rękę, bo z każdej strony nie będzie Litwej obrony. Zewsząd nie przyjaciół dosyć i gdzieś nam swe ręce wznosić. Jedno ku Tobie nasz Panie, gdyż w Tobie nasze ufanie. O Ojcze nasz dobrotliwy, racz, że nam być miłościwy, na zmarnotrawne synaczki przyjmij w łaskę nieboraczki. Bo wielce Cię my zgrzeszyli, majestat Twój obrazili, wszakże Ty swej boskiej miłości racz odpuścić nasze złości.